Zgłębiając przeszłość. Zmartwychwstanie. Jak wyjaśnić zdarzenie, które bierze swój początek w przerażającej i upokarzającej śmierci człowieka? Na początku pierwszego wieku Rzymianie ukrzyżowali w Jerozolimie młodego Żyda, zwanego Jezusem z Nazaretu. W czasach rzymskich ukrzyżowanie było popularną formą egzekucji. Skazaniec musiał przeciskać się zatłoczonymi uliczkami, niosąc ciężki krzyż na miejsce swojej kaźni. Egzekucję poprzedzało biczowanie. Wielu skazańców umierało już wtedy. Ludziom wydaje się, że podczas ukrzyżowania cała Jerozolima zamarła. Wątpię, żeby wielu gapiów miało czas oglądać mękę Jezusa. Poncjusz Piłat skazywał na ukrzyżowanie wielu ludzi, a w momencie śmierci Jezus nie miał zbyt wielu wyznawców. Ilu ich było? Najbliżsi uczniowie spożywali z nim wieczerze w jednej izbie. Ludzi było niewielu. Podobne zbiegowisko może dzisiaj budzić wypadek samochodowy. Okropne, prawda? Pusta ciekawość. Uczniowie, najbliżsi przyjaciele Jezusa, uciekli. Przestraszyli się. Jezusa uznano za złoczyńcę. Każdy, kto był z nim kojarzony, mógł podzielić jego los. Piotr zaparł się, że jest jego uczniem. Powiedział nawet, że nie zna Jezusa. Można to zrozumieć. Zdawał sobie sprawę, co może mu grozić. Wiedział, że mógł zostać uwięziony i skazany. Jezus został ukrzyżowany w towarzystwie dwóch złoczyńców. Prawdopodobnie wisiał na krzyżu do godziny 15. Ewangelia głosi, że na Golgocie towarzyszyli mu jedynie uczeń Jan, matka i Maria Magdalena. Nie wiem, czy zostali dopuszczeni pod sam krzyż, ale przypuszczam, że chcieli być jak najbliżej. Pamiętamy przecież, że na miejscu kaźni pojawiły się kruki, które wydziobywały oczy żyjącemu jeszcze złoczyńcy. Wokół kręciły się też bezdomne psy. Bliscy Jezusa zapewne próbowali je odganiać. Dla uczniów ukrzyżowanie Jezusa było klęską. Mieli nadzieję, że będzie Mesjaszem, który przywróci Izrael do Królestwa Bożego. Tymczasem został ukrzyżowany i umarł. Marzenie prysło i trzeba było wrócić do rzeczywistości. Łatwo sobie wyobrazić, że uczniowie rozproszyli się wśród uliczek i zaułków Jerozolimy. Trudniej wyjaśnić, co wydarzyło się potem. Po kilku dniach bowiem uczniowie zaczęli głosić, że Jezus powstał z martwych. Od tamtej pory trwają dyskusje, jak to możliwe. Postanowiłam więc zbadać istotę chrześcijaństwa, zmartwychwstanie. Zgodnie z Ewangelią, kiedy Jezus zmarł, kobiety zdjęły jego ciało z krzyża. Pomagał im Jan i Józef z Arymatei. Dawniej nie zawsze grzebano ukrzyżowanych. Ich ciała zostawiano na miejscu kaźni na pastwę kruków i bezdomnych psów, które rozszarpywały je na kawałki. Zbliżał się szabat. Dlatego żałobnicy, którzy byli Żydami, musieli się spieszyć z pogrzebem. Chcieli jak najszybciej złożyć jego ciało do grobu. Zgadza się.
Jezus wisiał na krzyżu mniej więcej do godziny 15. Nadchodził zmierzch. Na pochówek zostały więc jakieś 2 godziny. A samo zdjęcie ciała z krzyża też musiało zająć trochę czasu. Jezus został pochowany niedaleko miejsca swojej kaźni, w grobie wykutym w skale. Zgodnie z Ewangelią, grób miał należeć do Józefa z Arymatei. Ciało Jezusa owinięto w płótna. Wejście do grobowca zabezpieczał kamień. Coto de Caza, Kalifornia, Wielkanoc 2005 roku. Dwa dni po śmierci Jezusa kobiety udały się do grobu, w którym złożono Jego ciało. Wiemy, że wśród nich była Maria Magdalena. Udały się tam przed świtem. Chciały namaścić ciało zmarłego. Zauważyły, że kamień został odsunięty. Leżał obok na ziemi. Zadziwione, weszły do wnętrza grobowca. I co zobaczyły? Że grób jest pusty. Na miejscu ciała leżały jedynie płótna, w które je owinięto. Pomyślały, że ciało zostało wykradzione. Nie przyszło im do głowy, że Jezus zmartwychwstał. Wieść o zmartwychwstaniu obwieścił im anioł, ale nie mogły tego pojąć, przestraszyły się i uciekły. Ale nowina zaczęła się rozchodzić. Grób był pusty, to było niepojęte. Ludzie przekazują sobie relacje z tamtego dnia od 2000 lat. Czas zaczął się dzielić na przed i po Chrystusie. Szerzyła się nowa wiara. Miliony ludzi stało się wyznawcami Jezusa. Wszystko za sprawą wydarzenia, które miało miejsce na początku pierwszego wieku. Za mną widać kopuły Bazyliki Grobu Pańskiego, inaczej Zmartwychwstania. Badając wydarzenia sprzed lat, musieliśmy odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Czy grób rzeczywiście był pusty i czy było to pierwsze miejsce pochówku Jezusa? Skazani na śmierć przez ukrzyżowanie nie mogli się spodziewać należytego pogrzebu. Co najwyżej pochówku w zbiorowym grobie. Rodzi to uzasadnione wątpliwości.
Być może ewangeliści nie napisali tak, jak było naprawdę. Sądzę, że kobiety nie odnalazły w grobie ciała Jezusa, ponieważ nie zostało tam złożone. Bardzo możliwe, że Jezusa pochowano razem z innymi skazańcami w dużej, zbiorowej mogile wykopanej w ziemi. Ale naukowcy badający historię Jerozolimy nie podzielają tego zdania. Niektórzy sądzą, że Jezusa pochowano razem z innymi skazańcami. Oczywiście trudno rozstrzygnąć tę kwestię, ale nie ma powodu, żeby wątpić w wersję ewangelistów. Ciała wydawano do pochówku, a zatem to prawdopodobne, że Jezusa pochowano w grobie. Tak, istnieją dowody, że ciała skazańców wydawano krewnym. Gdyby pierwsi chrześcijanie oznaczyli miejsce pochówku Jezusa, łatwo byłoby je odnaleźć, ale nie uczynili tego. Mógł być pochowany w przynajmniej dwóch miejscach. W grotach bazyliki i pobliskim, tak zwanym grobie w ogrodzie. Grób odkryty w roku 1850 wykupili angielscy protestanci. Wierzą, że właśnie tu mieścił się ogród Józefa z Arymatei. I czczą to miejsce? Tak. Znajduje się tu grota wykuta w skale. Ewangelia głosi, że grobowiec Józefa był nowy. Na taki stać było tylko zamożnego człowieka, a Józef był majętny. Gdzie złożono ciało? Tutaj. Potem wejście zabezpieczono kamieniem. Wielu wierzy, że to miejsce pochówku Jezusa, ponieważ mieści się nieopodal Golgoty. Golgota znaczy czaszka. Ken wskazuje skałę przypominającą czaszkę. Widać otwory na oczy, zarys nosa i ust. Jednak skała mogła kiedyś wyglądać inaczej. Ken podejrzewa, że ukrzyżowanie miało miejsce poniżej, w miejscu, gdzie mieści się obecnie przystanek. Wielu chrześcijan wierzy, że ukrzyżowanie i pochówek miały miejsce na terenie dzisiejszej Bazyliki Zmartwychwstania. Wzniesiono ją na początku IV wieku na rozkaz pierwszego chrześcijańskiego cesarza, Konstantyna Wielkiego, w miejscu wskazanym przez matkę władcy. Miejscowi ludzie wskazali, gdzie szukać grobowca. Tam jest wejście. W XVIII wieku w miejscu grobu wzniesiono kaplicę. Pokażę ci inny grobowiec. Znajduje się nieopodal i pochodzi z tego samego okresu, z pierwszego wieku naszej ery. O'Connor uważa, że miejsce pochówku Jezusa musiało wyglądać podobnie. W tym miejscu składano ciało. Tak, następnie wejście zasuwano głazem. Znajdziemy tu ciało? Mam nadzieję, że nie. Ja też. Wiadomość o śmierci Jezusa musiała wstrząsnąć wąską grupą jego wyznawców. Ale równie wstrząsający musiał być fakt zniknięcia jego ciała z grobu. Był pusty? Tak uważam. Mogło oczywiście dojść do oszustwa, ale łatwo można było to sprawdzić. Wystarczyło zajrzeć do środka. Nawet historycy nie będący chrześcijanami przyznają, że grobowiec był pusty. W pierwszym wieku nikt tego nie kwestionował. W gruncie rzeczy dyskusja, która toczy się od 2000 lat, nie koncentruje się nad tym, czy grób był pusty, tylko dlaczego.
Wszyscy byli zgodni, że ciało zniknęło. Zgadza się. Chrześcijanie wierzą, że Chrystus zmartwychwstał. Żydzi, że uczniowie wykradli Jego ciało. Nikt jednak nigdy nie przyznał się do kradzieży. Skoro grób był pusty, co stało się z ciałem? Nie wiem. Pewne jest jednak, że zniknęło. Ten fakt ma znaczenie zasadnicze. Stanowi punkt wyjścia. Gdyby znaleziono ciało, chrześcijanie nie wznieśliby tutaj bazyliki. Pozostaliby niewielką sektą, a ich opowieści o Synu Bożym budziłyby śmiech. Nawet jeśli historycy zgadzają się, że w grobie nie znaleziono ciała, czy dowodzi to, że Jezus zmartwychwstał? Biblia głosi, że krótko po śmierci Jezus zmartwychwstał i ukazał się uczniom. W jednej z Ewangelii czytamy, że ukazuje się w ogrodzie Marii Magdalenie. Maria Magdalena nie miała pojęcia, co się stało. Płakała. Rozpaczała, skarżąc się, że skradziono ciało jej ukochanego Pana. Uznała Jezusa za ogrodnika. Kiedy się jednak odezwał, rozpoznała Jego głos. Powiedziała: Rabbuni, nauczycielu, i uklękła. To jedna z najbardziej poruszających historii dotyczących zmartwychwstania. Ewangelia opowiada, że Jezus ukazywał się uczniom przez 40 dni po swojej śmierci. Między innymi dwóm uczniom zmierzającym do Emaus. Obecnie miejscowość ta nosi nazwę Al-Kubaiba. Do wędrujących przyłączył się nieznajomy? Tak. Zapytał ich o powód ich smutku. Opowiedzieli mu o swoich zawiedzionych nadziejach. Ich przyjaciel i nauczyciel został ukrzyżowany. Dlatego go nie poznali. Rozpoznali go dopiero po sposobie, w jaki łamał chleb, kiedy zatrzymali się na posiłek. Kościół w Al-Kubaibie upamiętnia to zdarzenie. Historycy nie są zgodni, co się w istocie wydarzyło, ale doceniają doniosłość tego faktu. Ludzie znający Jezusa za Jego życia rozpoznali Go po śmierci. Ci, którzy porzucili Jego naukę, po ukrzyżowaniu zmienili się diametralnie. Nie stali pod krzyżem, ale w kilka tygodni po śmierci Jezusa głosili Jego naukę. Całkiem niedawno w strachu opuścili Jerozolimę. Teraz wrócili, głosząc nowinę o Jego zmartwychwstaniu. Wcześni wyznawcy Chrystusa oddawali życie za wiarę, głosząc, że powstał z grobu. Wierzyli, że dzięki swojej boskości Jezus z Nazaretu pokonał śmierć. Istotnie? Tak. Kiedy zmartwychwstał, ich obawy zniknęły. Nawet jeśli groziła im śmierć za głoszenie tej nauki, nagrodą będzie zmartwychwstanie. Nawet Jakub, przyrodni brat Jezusa, był o tym przekonany.
Ani Jakub, ani inni krewni nie wierzyli w nauki Jezusa za jego życia, ani w to, że był Mesjaszem czy kimś wyjątkowym. Co Jakub mówił o Jezusie? Że jest wariatem. Powiedział dosłownie, odszedł od zmysłów. Potem został przywódcą gminy chrześcijańskiej i oddał życie za wiarę. To dość przekonujący dowód. Wielu z nas posiada rodzeństwo, ale nieliczni oddaliby życie za wiarę, że ich brat był Bogiem. Apostoł Paweł, który osobiście znał uczniów Jezusa, nie miał wątpliwości, że ukazywał się im on po śmierci. Powiedział, Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i został pogrzebany, i dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Wymieniał naocznych świadków. Paweł udał się do Jerozolimy w misji poznawczej. W listach do Galatów używa określenia poznania się. Przeprowadził rodzaj dochodzenia. Spotkał się z Jakubem, Piotrem i poznał ich relacje. Spędził 2 tygodnie z Piotrem i jego młodszym bratem. Obaj widzieli zmartwychwstałego Jezusa. W pierwszym wieku żyło w Jerozolimie wiele osób podających się za Mesjasza. Ale kiedy umarły, ich nauki zostały zapomniane. Ukrzyżowano wielu ludzi i wielu podawało się za odkupicieli świata. Oprawcy Jezusa wychodzili z założenia, że usuwając przywódcę, spowodują, że jego uczniowie się rozpierzchną. A zatem krzyżowano wielu ludzi i sekty, które tworzyli, rozpadały się, tak? Tak się dzieje, kiedy grupa traci przywódcę. Mogą przetrwać pokolenie, może 2, czasem kilkaset lat. Ale w końcu odchodzą w niepamięć. W przypadku Jezusa było inaczej. Jego wyznawców wciąż przybywało. Ale właściwie co wydarzyło się po śmierci Jezusa? Czy zmartwychwstał w sensie fizycznym? Corocznie na Wielkanoc do Jerozolimy zjeżdżają chrześcijanie z całego świata. Dla nich zmartwychwstanie jest faktem. Wierzą w relacje jego uczniów, którym się ukazywał. Coś ich przekonało, ale co? Nie relacje zapisane w Ewangeliach. Tam nie ma opisu samego zmartwychwstania. Nie wiemy, co stało się w grobowcu. Jeśli nie wierzy się w zmartwychwstanie, nie jest się chrześcijaninem. To proste. Ale czym jest zmartwychwstanie? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Czy Jezus powstał z grobu w sensie fizycznym, czy też jego wyznawcy ulegli halucynacjom? Niektórzy pojmują zmartwychwstanie w sensie dosłownym. W tym momencie musiało dojść do jakiegoś błysku, emisji energii czy promieniowania. Jak mógł wyglądać ten wielkanocny poranek? Co byśmy zobaczyli, będąc w środku?
Mówiąc najprościej, ciało w całunie, z którego zmarły chciał się wydostać. Po prostu usiadłby tak. Zrzucił z siebie płótna. Nie miał skrępowanych rąk ani nóg, może jedynie podwiązaną szczękę. Po prostu mógł zrzucić z siebie całun, wstać i wyjść. Czy gdyby Jezus zmartwychwstał dzisiaj, moglibyśmy to zarejestrować? Rzucałby cień? Można by go było dotknąć? Tak sądzę. Rozmawiałby jak żywy człowiek? Czułby dotyk, zapachy? Tego nie wiem. Ale sądzę, że wyglądałby całkiem normalnie. W sensie fizycznym. W Ewangeliach czytamy, że Jezus ukazywał się w sensie fizycznym, nie jako zjawa. Uczniowie idący do Emaus opowiadali, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Ukazał się on zresztą wszystkim apostołom. Niektórzy byli przerażeni, brali go za ducha. Ale Jezus zapewniał ich, że żyje. Spożył z nimi pieczoną rybę. Zapytał, macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby, którą spożył. Ewangelie kładą nacisk na fizyczny aspekt zmartwychwstania. Nie był duchem, tylko żywym człowiekiem, którego można było dotknąć. Święty Tomasz pojawił się na wieczerzy, kiedy Jezus opuścił apostołów. Nie uwierzył, kiedy zapewniali go, widzieliśmy Pana. Jego wątpliwości były podobne do naszych. Pragnął empirycznych dowodów. Jezus ukazał mu się i nakazał mu włożyć rękę do rany w swym boku i palce do ran na dłoniach. Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój. Co się działo, kiedy Jezus znikał? Wyparowywał? Mogę jedynie spekulować. Moim zdaniem, dzięki zmartwychwstaniu, Jezus posiadał zdolność przenoszenia się w nasz wymiar w ludzkiej postaci. Mógł swobodnie przenosić się w czasie i przestrzeni, a nawet przebywać w kilku wymiarach jednocześnie. Mógł przyjmować swoją cielesną postać, ale posiadał też postać duchową. Mógł więc zarówno przechodzić przez ściany, jak i spożywać wieczerze ze swoimi uczniami. Rzecz jasna, ten inny wymiar pozostaje dla nas tajemnicą. Ale wiara chrześcijańska daje nadzieję na zmartwychwstanie również w sensie cielesnym. Wiara w cielesne zmartwychwstanie nie była czymś niezwykłym wśród Żydów tamtych czasów. Ale miało ono nastąpić dopiero po końcu świata. Opis powszechnego zmartwychwstania znajdujemy w Księdze Daniela. Mówi on o zmartwychwstaniu cielesnym, fizycznym powrocie na ziemię. Ziemia się otworzy, a zmarli powstaną ze swoich grobów. Ciało się odrodzi, właśnie tak, za sprawą Boga Stwórcy. Sądzę, że niektórzy naukowcy nie potrafią zrozumieć mentalności ówczesnych ludzi. Oni wierzyli w materialne zmartwychwstanie. Można mówić, że to wbrew naturze. Ale czy dostatecznie znamy prawa natury?
Widzimy zaledwie materialny wymiar świata. Nie potrafimy zmienić rządzących nim praw. Zmartwychwstanie Jezusa wymyka się naszemu rozumowi. Ale przyjmijmy istnienie Boga, Stwórcy wszystkiego. Dla Niego to dziecinna igraszka. Nie wiadomo, gdzie skryli się uczniowie Jezusa po Jego śmierci. Wieść głosi, że gromadzili się nieopodal góry Syjonu. Tam właśnie pojawiał się zmartwychwstały Jezus. Wielu historyków uważa jednak, że w Jerozolimie nie doszło do żadnego zmartwychwstania, a historię tę wymyślono i spisano wiele lat później. Uważają, że po śmierci swojego nauczyciela zniechęceni uczniowie wrócili do dawnych zajęć. Ewangeliści zaś opisali jedynie ich sny i wizje. Ewangelie, na przykład Ewangelia świętego Jana, mówi o tym, że Jezus pojawiał się przechodząc przez zamknięte drzwi. Trudno więc mówić o cielesności, przynajmniej w dzisiaj przyjętym znaczeniu. To raczej obcowanie ze zjawą. Zatem zmartwychwstanie nie było powstaniem ciała z grobu. Jako historyk większą wagę przywiązuję do listów świętego Pawła, które powstały wcześniej niż Ewangelie. W listach tych Paweł pisze po grecku, że Jezus pojawiał się uczniom. Wspomina o rodzaju wizji. W tamtych czasach sen uważany był za coś realnego. Wizje, zarówno te na jawie, jak i we śnie, były uważane za rodzaj doświadczenia. Podobne miewają żołnierze na polu bitwy, będący w stanie silnego stresu. Czasem ludzie po stracie bliskiej osoby wierzą, że ukazuje im się ona po swojej śmierci. Osoby, których nadzieje zostały pogrzebane w okrutny sposób, zaczynają wierzyć w różne rzeczy. Jak przekazywali sobie tę pogłoskę? Byli rozproszeni, rzadko się spotykali. Członkowie tej wspólnoty oddziaływali na siebie w sposób, który pozwalał im dopuścić do siebie wszelkie możliwości. Uczeni sądzą, że Jezus wywarł na uczniów tak silny wpływ, że zaczęli miewać sny i wizje, dlatego uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. Dawniej ludzie wierzyli w takie przeżycia. Rozumowali w bardziej mityczny sposób, zwłaszcza jeśli nie mogli pojąć jakiegoś zjawiska. Wtedy wierzyli, że muszą w nim mieć udział zarówno siły niebieskie, jak i ziemskie. Miewali wizję Jezusa. Uważali zatem, że zmartwychwstał. Czy mogli wmówić sobie, że widzieli żywego Jezusa? Trudno mi w to uwierzyć. Nie potrafię sobie wyobrazić, że siedząc w rozpaczy postanowili wyobrazić sobie, że zmartwychwstał, a następnie głosili tę nowinę, narażając własne życie. Nie wierzę, żeby tak silna wiara, a musiała być ona ogromna, mogła płynąć z niczego. Shelby Spong wierzy w zmartwychwstanie, ale nie w sensie fizycznym. Utrzymuje, że miało wymiar duchowy. To się musiało wydarzyć w Galilei. Piotr musiał odegrać rolę wiodącą. Mogło wiązać się z łamaniem chleba. Nie wiem, na czym dokładnie polegało. Coś jednak musiało otworzyć im oczy i pozwoliło przejść im w niedostępny do tej pory wymiar. Ci, którzy wierzą w duchowe zmartwychwstanie, różnie je pojmując,
kontestują zmartwychwstanie fizyczne. Chrześcijanie wierzą, że Jezus przeszedł po śmierci w nową formę egzystencji. Gdyby w tamtych czasach były aparaty cyfrowe, pewnie każdy chciałby pstryknąć sobie z nim zdjęcie. Ale to wcale nie oznacza, że zobaczylibyśmy na nich Jezusa. Czy to zaprzeczałoby zmartwychwstaniu? Nie. Biblia niewątpliwie wspomina o zmartwychwstałej osobie, prawdziwym Jezusie. Ale to nie oznacza, że wystąpił pod postacią ciała, które można zmierzyć, przeoblec w szaty i tak dalej. Czyli oczekiwania, że ciało powstało z grobu w sensie dosłownym, fizycznym, są irytujące. Nie chodziło o reanimację. One zdarzają się często. To dobra wiadomość dla tych, którzy wracają do życia i ich bliskich. Ale z tego nie rodzi się wielka religia. Wierzę, że ówcześni chrześcijanie poczuli niesamowity przypływ mocy, rodzaj religijnego przeżycia, które pozwoliło im się przełamać, dostarczyło im siły, której wcześniej nie mieli. Dostrzegli moc miłości Jezusa, która przetrwała ukrzyżowanie. Była tak silna, że przezwyciężyła nawet śmierć. Chrześcijanie mają różne zdania na temat zmartwychwstania, ale zgadzają się co do jednego. Cierpienie i śmierć nie są ostatnim rozdziałem istnienia. Siła życia, dobroć i nadzieja są od nich silniejsze. Kwestie dotyczące wiary interesują nas i dzielą. Odpowiedzi na nurtujące nas pytania kształtowały się przez wiele wieków. 2000 lat temu apostołowie uwierzyli, że doświadczyli tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Chrześcijanie przekazują sobie tę radosną wieść z pokolenia na pokolenie. Wielu ludzi patrzy na zmartwychwstanie przez pryzmat malarstwa renesansowego, które ukazywało Jezusa jako istotę cielesną. Ale dla wierzących fizyczny wymiar zmartwychwstania nie jest najważniejszy. Dla nich liczą się słowa, mądrość, uczynki Jezusa, świadczące o Jego boskości. Czym jest Duch Chrystusa? To sposób odnoszenia się do drugiego człowieka. Na tym polega jego sens. Nasze poczucie wspólnoty jest cudowne. Czy badanie istoty zmartwychwstania ma w ogóle sens? Nie jest to szarganie świętości? Skądże? To najbardziej kontrowersyjny problem na świecie. Istnieją granice naszej wiedzy. W gruncie rzeczy łatwiej być niewierzącym. Wtedy nie musiałbym odpowiadać na podobne pytania, są dość dociekliwe. Jaki wpływ miało zmartwychwstanie na życie ludzi? Jaka płynie z niego nauka? Przede wszystkim nadzieja, że i my pewnego dnia pokonamy śmierć. Nasze niedoskonałe ciało uwolni się od słabości, fizycznych ułomności, chorób i stanie się fizyczną i duchową całością.
Zmartwychwstanie pozwala nam ujrzeć autentyczną obecność Boga w nas, nad nami i wśród nas. Nadzieja, że istnieje życie po śmierci, nie oznacza jedynie, że tęsknimy za niebiańską krainą mlekiem i miodem płynącą. Ona wzbogaca nasze istnienie. Istnieje życie wieczne. Wierzę w życie po śmierci, ponieważ wierzę, że Bóg jest wieczny. Mam z Nim żywy kontakt i będę dzielił wieczność razem z Nim. Nie wiem, dlaczego tu przyszliście. Wielu z was dlatego, że są wyznawcami Chrystusa, a dzisiaj obchodzimy wielkie święto. Jezus powstał z martwych i żyje. Zmartwychwstanie jest faktem, podobnie jak życie po śmierci. Śmierć została pokonana poprzez pusty grób. Ludzie zadają mi pytania na temat wiary i muszę przyznać, że czasami trudno jest wierzyć. Czasem wiara wiąże się z ryzykiem, ale daje nadzieję. Życie po śmierci przedłuża istnienie i pozwala, żeby miłość nadal trwała. Wiara sprawia, że chce mi się wstać z łóżka. Świadomość życia wiecznego pozwala mi być lepszą matką i żoną. Dlatego wierzymy i modlimy się do Niego. Zmartwychwstanie nadało sens naszemu życiu. Kiedyś odkryjemy, że życie nas wszystkich jest ze sobą w tajemniczy sposób powiązane. Dzisiaj świętujemy zwycięstwo Jezusa, który powstał z martwych. To najwspanialsza nowina. Każdy z nas chce wierzyć, że śmierć nie jest końcem wszystkiego. Mam przekonanie, że powrócimy o wiele silniejsi. Wielkanoc to dzień nadziei. Istnieje życie po śmierci. To cudowne. Wersja polska Toja Sound Studios. Tekst Anna Kling. Czytał Bożydar Murgan.